Co dostałeś? Bransoletę jakąś. Jedyna rzecz, za którą się nie tęskni w Indiach? Ala? Nie, że nie w Indiach. Jak wyjadę stąd, to jedyna rzecz... Czy dobra, nie wiem, czy jedyna, ale na ten moment... Klaksony. Klaksony i ten szalony... Ej! Chyba złapał mnie za dupę. Siemanko. Drugi odcinek z Varanasi. Jak nie widzieliście poprzedniego, obowiązkowo musicie go sprawdzić. Po prostu to, co przeżyliśmy przed chwilą, miazga. Właśnie się zaczyna ceremonia. Możecie będziemy widzieć, ale jeśli nie, to odcinek z tego będzie jutro. Bo jutro będziemy realizować sobie dwa. Mamy takich przewodników. To nie są przewodnicy typowi, tylko to są lokalsi. To są ludzie, którzy tutaj żyją od zawsze i są tak poukładani, że szok. Mogliśmy po prostu wejść, gdzie chcieliśmy. Oni nas nawet zabierali w jeszcze więcej miejsc, niż my chcieliśmy. To było niesamowite. Niesamowite przeżycie. Takiego Varanasi to ja wcześniej nie znałem. Ten wypad do Indii jest zupełnie inny, niż jak miałem 3,5 roku temu. Niesamowite, po prostu doświadczamy wszystkiego tak na 100%. Doświadczamy wszystkiego tak na 100%. 110 nawet. 110, jakby już się bardziej nie da, naprawdę. No. Cały czas jesteśmy z lokalnymi ludźmi. No a tu... Teraz się zaczyna. Albo ludzie idą właśnie na ceremonię. No, ludzie na ceremonię, a my na obiad. Obiad o kolację w sumie. Bo na trzecią musimy wrócić na paleniska. Na którą? Na ósmą, kurde, jaką trzecią. Na ósmą musimy wrócić na paleniska. Ze względu na to, że zaczyna się tam ceremonia. A jaka? Zobaczycie. A jutro mamy niesamowite spotkanie. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Halo? Ci miejscowi mają tutaj znajomego, który jest Agori. Czyli jest miejsc sekty, która się żywi zwłokami, które wypływają z Gangesu. I która jest tutaj legalna. Bo dla nich to są święci ludzie. Nie ma. Hello, Lassie, oh, thank you. Lassie to ja się muszę napić, ale tego specjalnego. Jak on się nazywało? Bang Lassie? Bang Lassie? Tak. Bang Lassie to jest Lassie, które jest bardzo z tego rejonu właśnie, bardzo tutaj jest popularne. Jest to zrobione po prostu Lassie z ziołem. To jest nasz 5. dzień w Indiach. Wiadomo, zostało jeszcze jakieś 16 dni. Ale po prostu te Indie są teraz niesamowite. To w ogóle nie są takie Indie, jak ja po prostu miałem tu kiedyś. Ale wiecie co, rozmawialiśmy o tym, że wszystko jest w naszych... Czekaj. Wszystko jest w naszych głowach, wszystko zależy od nastawienia. I jak się jest nastawionym dobrze, pozytywnie, jest się otwartym i chce się poznać tą kulturę, to Indie są niesamowite. Ja jestem zdecydowanie teraz... Zdecydowanie teraz inaczej podchodzę do tego, niż jak wtedy byłem. Wtedy przyznam, nie byłem doświadczonym podróżnikiem na pewno. Czekajcie, bo ciemno tutaj. To dla mnie był na pewno mocny szok kulturowy i to, co tu zobaczyłem. Ten cały syf i tak dalej, i tak dalej. Teraz już przyjechałem, wiedziałem, co mnie tutaj czeka. Przyjechałem tu, wiecie, z chęcią przyjazdu. No, ale też właśnie... I to było zupełnie inaczej. Cały czas mówił, zobaczysz, zobaczysz. Że Indie takie i tak raczej negatywnie. No bo ja takie Indie przeżyłem. Te Indie takie, że ja po prostu każdego dnia chciałem wyjechać. Był szok kulturowy, ale od początku byłam tak zajarana, tak mi się podobało. No. Nie no, naprawdę jest to teraz świetnie. I teraz dużo lepsze jest to, że mieliśmy nowy plan na zwiedzanie miejscowych ludzi i przewodników. I to daje bardzo, bardzo dużo. Poznajecie zupełnie inne Indie. Patrzcie, jak słodkie wcinają. O, tutaj się robią jakieś pomidorki. Dobra, jak pan słodycze sprzedaje? Pani pan sprzedaje jedzenie, a to jego brudna stopa. Tak, i to taka dość mocno zajechana. O,
Takie miał dość nieciekawe paznokcie. Teraz to są tłumy dopiero. Ale tak jak wam mówiłem, wieczorami tu bardzo dużo ludzi się zbiera i idą na ceremonię nad Ganges. A my idziemy coś zjeść. Bo ceremonię nad Gangesem, tą światła chcemy jutro przeżyć. Nie wszystko w pierwszy dzień. Właśnie mi jakiś koleś dotknął po dupie, ale uciekał jak, nie wiem. No, tylko się odwróciłem i było tak, pu! No, ale powiem wam, że to jest właśnie coś, czego ja nienawidzę w tłumach w takim miejscu. Czekaj, bo nie mamy jak tu przejść. Musimy znaleźć miejsce, gdzie przejść. No i dlatego też nie polecam samotnym kobietom tu przyjeżdżać, serio. Ale nawet jak jest, widzisz, ja szłam z tobą. No ale jak się odwróciłem i od razu... No, no ale co z tego? No tak, no ale i tak spróbowałem. Chyba, że ja nie zareaguję. Może. Może, no. Bardzo dziwna akcja. Bardzo, bardzo niecenzuralne słowa mi teraz wchodzą do w związku z tym wideo. Już jedno kasowaliśmy. No, ja się tak wkurzałam, no ale chyba każdy to rozumie. Nie wiem, ilu z was wie, ale Indie właśnie przegoniły w liczbie ludności Chiny. Są teraz najludniejszym krajem na świecie. Żyje tu więcej ludzi niż na przykład w całej Europie, w całej Ameryce Północnej, Południowej, w Afryce. To jest niesamowite. To jest niesamowite, ile ludzi tu jest. Się nie da chodnikiem iść. Aż przesada. Musimy znaleźć obowiązkowo rikszę. No przecież tak to my nie dojdziemy za tydzień do hotelu. Patrzcie, możecie sobie kupić tutaj całe 5-litrowe, na przykład 2-litrowe, litrowe karnistry i sobie wziąłem się wodę z Gangesu. Chyba sobie wezmę z 5 litrów. Idziemy właśnie na spotkanie z naszym tym znajomym stąd, co nam pokazuje te miejsca. Idziemy do poszukiwania Agori. Jeśli ktoś z was nie wie, co to jest Agori, Agori to jest sekta tutaj, która żywi się ludzkimi zwłokami. Oni przeważnie przebywają albo schowani w tunelach po drugiej stronie gdzieś. Oni są całkiem odizolowani. Albo po prostu przy miejscach kremacji, czyli tam, gdzie spalają zwłoki. Tam, gdzie wczoraj pokazywaliśmy wam, jak to wygląda. Oni albo żywią się zwłokami jeszcze stamtąd, które jeszcze nie były wrzucone do wody, albo z tymi, które po prostu wypłyną z Gangesu. O, ciekawe, czy panie mają żółte stopy. O, albo się żywią po prostu tymi zwłokami, które wypłyną z Gangesu, które po prostu ktoś, wiecie, jak go nie było stać na spalenie, przywieszają kamienie i wrzucają do Gangesu. Takie. Oni wierzą w to, że jak skończą w Gangesie, przechodzą całkowicie już przejście, wiecie, do innego świata, że nie przejdą wtedy, nie przechodzą kolejnej reinkarnacji, tylko ich duch się uwalnia. Ale nie każdego stać na spalenie. Spalenie jest bardzo drogie, dlatego niektórzy przyczepiają zmarłym kamienie i wrzucają w całości. Ciało jest nagazowane, pęcznieje, wypływa, oni wyciągają takie ciało i je zjadają. Kości spalają, z czaszek na przykład robią sobie albo po prostu je trzymają, albo robią sobie naczynia do picia. Oni piją też swój mocz na przykład. Hardcore, to jest taki hardcore, tak, że... No to jest naprawdę mocna sekta. I ci ludzie uważają się tutaj, znaczy uważani są przez ludzi, że oni mają specjalne moce. Także to jest tutaj tak jakby legalna sekta. No. Dobra, zaraz wam pokażę, co się tu dzieje. Właśnie możecie zobaczyć. Ile jest ludzi z łysymi głowami. No. Chodź, thank you. Tak wyjątkowego miejsca jak w Varanasi nie zobaczycie nigdzie w Indiach. To gwarantuję. Patrzcie, ile ludzi przyszło się kąpać.
że oczyszczać się z grzechów. Przybyli do matki Gangi. Ala wam teraz opowie trochę właśnie, dlaczego jest tutaj pełno kobiet, na przykład z ogolonymi głowami. Tak, bo jeżeli palone są zwłoki, no to robi mężczyzna. Ale jeżeli nie ma żadnego mężczyzny w rodzinie, to musi to zrobić kobieta, a oni przyjeżdżają tutaj całymi grupami. Bo na przykład jak ktoś nie ma pieniędzy, żeby po prostu tutaj przyjechać i tutaj spłonąć, spali zwłoki. Spali zwłoki, sorry, spałam tylko 2 godziny. Kremowanie następuje w miejscu pochodzenia, a po prostu ktoś z rodziny przyjeżdża tutaj z prochami i te prochy tutaj... Widziałam, że biegła do nas pół kilometra. No przyjeżdżają tu po prostu z tymi prochami, muszą mieć ogoloną głowę. Tak. Często na przykład nie ma żadnego syna w rodzinie. Mężczyzny. Albo na przykład mężczyzna nie ma możliwości tu przyjechać. Tak, to wtedy musi to zrobić kobieta. Tak, i na przykład te grupki, które się tutaj widzi właśnie osób z ogolonymi głowami, to ja podejrzewam, ale jeszcze musimy dopytać o to przewodnika, że to po prostu jak jest jakieś dalsze miasto, że oni się po prostu razem zbierają i organizują taki przyjazd tutaj właśnie, żeby te zwłoki poświęcić tym Gangesie. Tak. Z kozą na spacer. Kolejne miejsce, gdzie się mężczyźnie kąpią. Patrzcie teraz to. Gościu ze żmiją, co siedzi. Mocno, mocno. Czego się oburzył? Jeden baba nas teraz zaczepił. Mówi tak. Rosia? Nie, Poland. O, Cristiano Ronaldo. Blisko był? Blisko? A ty to jest najwczoraj coś z naszymi tymi ziomkami na czaju gadał. Tak? Tak, tak, tak. A, widzisz. Ziomek jakiś. Ale dawno mnie tak nikt nie rozbawił. O, Poland, Cristiano Ronaldo. Nie no, cały świat wie, Lewandowski, a ten akurat, ten musiał być lepszy. Pomyliło mu się. No wiadomo. Może tu się tak nie ogląda piłki nożnej. Ale się starał, był bardzo zabawny w tym, co mówił. Dochodzimy tutaj znowu, no bo tutaj mamy miejsce naszego spotkania z przewodnikiem. Thank you, sir. O. A tu płonie cały czas. Wiecie, to jest niesamowite. No, porozmawialiśmy teraz z naszym ziołkiem. Czekamy teraz jeszcze na kogoś i zaraz będziemy kręcić to, o czym mamy. Dużo nam teraz opowiedział, chociaż później oczywiście znowu opowie. Bardzo wiele ciekawych rzeczy. Ale co jest najbardziej niesamowite? Tutaj wszędzie się palą zwłoki, albo już wygrzebują teraz, biorą prochy. I tu nie śmierdzi nic. My sobie pijemy czaj. Czaj i tu nie śmierdzi nic. Nic a nic. Gdzie człowiek by pomyślał, że normalnie w takim miejscu musi okropnie śmierdzieć. A to nic. Those are all untouchable caste people. Oh, no, okay. They are now cleaning this ashes very well. Because anywhere can be some gold and silver. Yes. So all they clean, they bring near Ganga. Okay. Those are all same caste people. Jedziemy sobie tutaj to. Teraz nam gościa pokazuje, no tu widać kości jeszcze. Trochę więcej o niedotykalnych i o kastach, jakie panują, dowiecie się trochę później. Dowiecie się w kolejnym odcinku, no bo będziemy szykować o tym odcinek, żebyście się dowiedzieli dokładnie, o co chodzi w systemie kastowym w Indiach. Sri Jai Agora Kali Temple. This is the Kali, the All Agora, big ceremony of Kali. And you see next to Kali, is a skull necklace, human being skull. Yeah, you see next human being skull. Oh, z czaszek tam są. Czaszki ludzkie. It's all real. Okay, the most important, you can tell us about the three of different sadhus. Sadhu. There is 3 different sadhus.
One is called Holy Sadhu. Mm-hmm. They're living in the ashram, more in the temple, making ceremonies. They're wearing orange fabric always. Okay. The second is called Naga Sadhu, naked. Okay. They use always cremation, ashes, after burnt body, the left ash. Okay. They put whole body. And the third is called Agori Sadhu. Agori Sadhu, so much ceremony of Kali and God Shiva from cremation. And they do black magic also. Okay. The gurus. And for this life, they have to spend long time to be this all and be powerful to big ceremony. Because when he get mature with the guru, when he learning long time, then guru give him chance in the life one time to this sadhu who working with Agoris. Okay. They give them one chance to be like a guru, mm-hmm. the big agora. So he has many chelas. Yes. Many people link with him. Lots of people lost the job, lost the family. There's many problem comes in family. So that time, some people looking for the Agora Sadhu. Because Agora Sadhu, they meet, they tell them to organize some big ceremony from his family name, his family can be good life. Okay. Because really like, and they are helping also those people who have bad, like able against like, bad eye against mm-hmm. bad eye and some bad soul enter some other body. So this soul with able they fighting okay. with them. So this is the Agora doing. Okay. Yes. So nasz przewodnik opowiadał nam o tym, żebyście wiedzieli, że prawdziwi sadhu żyją właśnie blisko miejsc, gdzie się spala zwłoki. No i że wielu możecie po prostu znaleźć tych podrobionych. Ci, co po prostu chcą typowo od was wyłudzić pieniądze, kasę. Ten jest... Tak jak my wczoraj w sumie tych spotkaliśmy. No, nie? Tak jak my wczoraj spotkaliśmy, że chcieliśmy sobie zdjęcia zrobić, oni nam razem mówią 500. Czyli oni są typowo dla kasy, uważaj. A ten naprawdę tutaj mieszka w tej świątyni, obok paleniska, on robi też różne rytuały. Także dobrze trafił. Can you tell us more something about what these people doing exactly, what they eating, what is the part of the people here, yeah. Why they want to be like Agori or something like that. Aap log kahan hai Agori bane chahla, kahan hai Agori bane chahla. He say I want to be Agori because he heard about from his parents the Agori has lots of powers, mm-hmm. and for this power what they do, every Agori has to be in cremation. At the cremation, which meditation they do, which power they find, they do others place, they never get it. Because they need sometime the proper dead bodies to make ceremony on it. And this can happen cannot anywhere in India. So that's Varanasi special because which body will not burn, which body will sing in Ganga. So Agoris come, they leave a river other side, the front of cremation, and they meditation. From the meditation, those body comes from the river, which body will not burn, full body will put down. Those body come from flowing up. Okay. So these Agori sadhus, they catch this body, and they keep on the one side at the saint, they put red fabric on it. And with guru, because one Agori sadhu has many, many chelas. So everybody want to be a guru. So there is someone very special who know everything how to organize for guru. So they organize, make big fireplace and put body on the side. Then guru comes, sit on the dead body. They doing meditation long time. You cannot listen when they chatting mantra because they chatting from inside. Okay. They don't speak. But you have to talk. This is about the body when they take from the Ganga, yeah? Yeah. From the dead people, well, they don't have money from the burning here. They put to the Ganga. No. This body, like. This body is not like because of money. Those body will not burn here. Yeah. Pregnant lady, children, and they eat Kopra this body. Bhai, yeah. Those okay. body, which body we sing in Ganga, they by meditation, those bodies sometimes open the ropes. Yes. With the meditation and body comes up. Okay. So they're looking where the body comes on the top. So they go by boat and they catch body, bring there where they organize ceremony. And they do this all for magic power, like black magic power. Because lots of people have, we are believing here,
some bad soul, like someone died in accident or something, okay. And his soul trouble, they don't get peace. So this soul catch somebody, okay. And they disturb them, understand, make them crazy. Yes. So in this case, we go to Agora. The Agora, they chanting mantra, try to make this ceremony to away this bad soul in some other's body. Okay. And also sometimes problem with family. Someone has against bad eye. Mm. You grow up good, very good, but you get really sick and tired after long time. Then all family disturb. So they go to also Agora. The Agora can make ceremony for this family, can having beautiful life. For many things, for some time, like someone start business, they go to meet Agora, they tell Agora to do some ceremony with magical, which ceremony can bring me grow up and this all. Okay. That's why people, they come to meet Agora, and Agora never ask. People give them lot. Okay. Because they never have a business, but they do good things, and people want to share something, yes, what they make. Okay. It is the life of Agoras. Okay. Every Agoras eat the in the life, the, yeah? In the, like every Agoras, not every day. In the life, one day they eat human being. Ah, only one time in life, one yeah? One time in the life, yeah. Oh, so if it is someone do again ceremony, they can do again, but mostly one time, every Agora has like a dream. I do organize big ceremony, which day I eat human being body, okay, for my ceremony, yeah. And here in India, this is like, this is normal for people, they know about this happened. The people know. And they are accepted this? Yeah, they accept it because lots of people come from many places from India and they come here looking for where I find Agora, where I find Agora. Yes. So we sometimes recommend them, go this place, go this area, you find them. Okay. If you are lucky, you find them. If you are not lucky, you not find them. Yeah, of course. You find the workers with the guru, with main Agora, but you don't find main Agora all the time. Okay. If you are lucky, you get them. Okay. If you are not lucky, you don't get them. Okay. You can ask him, he do it before the ceremony, like this? वाला पूजा के लिए हुआ लाइक जैसे कि मुड़ा उड़ा पे बाइट कर दिया कि तीन बार के लिए हुआ हाँ खेले वाले भी हुआ ओके ओ आई एम वेरी सॉरी आई डिडंट नो ही इज वेरी क्वाइट बाबा ही सेड ही हैज थ्री टाइम डन दिस सेरेमनी वाले थ्री टाइम्स ओ विद हिज गुरु एंड ही हैज डन इट आल्सो ह्यूमन बीइंग ओके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्या है खाल जला प्रसाद होता है ना प्रसाद होता है He said, like, I say, why you eat this? There is some reason. He said, this is prasad. Mm-hmm. Prasad for our culture, when we go some temple, we offer some sweet to God. And then this sweet they touch to God and give us. And we share with everyone. Okay. It's like a blessing come from the temple. So this is also for him. When they organize, this is his temple. And this is body, it is prasad for this temple. Okay. Then they share also with some group. With his group also. Every sadhu doing this, do it somewhere, or only Agori? Only Agori, yeah? Just Agori. Okay. If we go other side of the river, yes, he can find some skull or something. Yes. He saw us and make photo. He say his skull, he has deep there somewhere. Mm-hmm. He say we go there, you can shoot there. If we find, it's very good to shoot when he are with his skull. Mm-hmm. Okay. This human being. Let's go. Czy popłyniemy na drugą stronę, nam pokaże, gdzie tam są na przykład czaszki, znajdziemy i tak dalej. Także jedziemy do, znaczy płyniemy zobaczyć. Powiem wam tak, że to na pewno będą wyjątkowe 3 dni dla nas w tym miejscu. Zdecydowanie. Ale nie wiem, czy już o tym wspominałam. Jak ktoś sobie myśli, jejku, ja bym tak nie mógł, ja bym tak nie mogła, że to jest obrzydliwe, straszne i tak dalej. Powiedzcie mi, że nie, że naprawdę tutaj się nie czuje jakiejś takiej atmosfery, żeby to było. To naprawdę jest... To jest duchowe normalne, bardziej. Tak. Czy ludzie tu przyjechodzą przeżywać duchowe tak. Te odejście tej osoby? To jest tak, jak u nas się spotykają ludzie w jakichś kaplicach, jak już osoba jest, już leży sobie w trumnie. Leży sobie, powiedziałam, leży w trumnie. I po prostu się ludzie modlą nad otwartą trumną. No to tutaj jest taka sama atmosfera, wiecie, no to nie jest jakby przyjemne, ale to nie jest też nic jakiegoś strasznego ani. No ale też dla nich, dla tej rodziny to jest, wiecie, to jest takie fajne, że ta osoba zostanie spalona i skończy tak. W tym Gangesie, że oni przejdzie. To jest spełnienie pragnienia. Tak, że przejdzie już całkowicie ten proces taki, żeby jego nie duch został wolny. Reinkarnacji. Tak, że nie przejdzie reinkarnacji, bo ta osoba skończyła w Gangesie i ona
całkowicie przeszłaś ten proces, że jest, duch jest wolny i wiecie, już nie będzie w kolejnym ciele, tak jakby, ale po reinkarnacji. Ale też trzeba powiedzieć, że z jednej strony no to nie jest jakby straszne w pewnym sensie, ale w drugim, no jak ktoś jest bardzo wrażliwy, no to może mieć tutaj... No, ja nie wiem, ja tu... Ja tutaj się nie czuję, ja się dużo gorzej czuję tam po ulicach, gdzie ludzi, jest pełno ludzi, są tłumy i trzeba walczyć o swoje życie. Dobra, chodźmy na łódkę, płyniemy na drugą stronę. Gori Łabo powiedział, że pokaże nam miejsca, gdzie są właśnie, gdzie tam jakieś czaszki znajdziemy, albo też on tam, gdzie on wie, gdzie mamy iść po prostu. Teraz właśnie zapytałem, co tam się dzieje w tej świątyni, żeby nam powiedział właśnie teraz. Okay. There's an Indian tourist come here only for pilgrim, because it's holy city. So they come for pilgrim. So first bath in Manikarnika Ghat at the Shiva well, okay, where God Shiva with wife having bath. So they first bath there, second bath in Ganga. They change the dress, starts pilgrim. Before pilgrim start, there is sitting Brahmin, okay, the priest man. They sitting near Ganga, they chanting mantra, make ceremony, and they give some money to them, some rice or something. Then start pilgrim, they visiting those temples. This Shiva temple. So they go temple, bell, doom, yes, doom. So it starts from 5 o'clock early morning every day. Okay. 4:30, 5 o'clock start ceremony. So they go all inside the street, visiting all temple, go to golden temple, Kashi Vishna temple. There's a 4-5 temple, very important to visit. Durga temple, monkey temple, Hanuman, mm-hmm, understand? And Kal Bhairav. And this temple, it's called Kashi Vishwanath. Kashi Vishwanath. These four temples very important for pilgrim complete. If you don't go Kal Bhairav, your Varanasi trip is not complete. Okay. Good. Kal Bhairav, the symbol of all God. Understand? Yes. And Kal Bhairav, when you go in the temple, after visit temple, when you go side, sitting many people who doing the kill all like bad karma, bad energy, and who against bad eye, they make ceremony. And they give you black band on the hand. Mm-hmm. It is always with you, with bad energy run away and good energy always with you. Okay. That is a temple. So Varanasi, the city of God Shiva. People come here, Indian tourists, just for pilgrim and ceremony and karmas. Okay. This city have like 4,000 years? It's more than 4,000 years. Because now human being, before living here, goddess. Varanasi, four different names. First is called Anandavan. Second is called Kasi. Third is called Banaras. Fourth is called Varanasi. Okay. Understand? Varanasi, this way, after bridge, last ghat, Varuna. Varuna, okay. This way, last ghat, Asi. Varuna, Asi, Varanasi. Varuna, okay. Asi, Varanasi. Okay. Yeah. And when is Anandavan, first, Anand means like enjoy, freedom, and one means forest. So here all forest before, mm-hmm, but now the human being all come together. Aap ke liye sir. Okay, sir. Dobra, łódka już podpływa. Wsiadamy, płyniemy na drugą stronę. Tam przed chwilą nam jeszcze mówił nasz ziomek Radziu. O, zdjęcie, Aluś. No i ja też kiedyś słyszałem, że głównie Gori można spotkać właśnie po drugiej stronie tam, że tam mieszkają, mają jakieś, nie wiem, tunele czy coś takiego. Ten dom, który tam widać, no czy widzicie, tam dokładnie, to też jest też z powodu domu Gori. Ale ten akurat żyje tutaj przy świątyni, właśnie blisko pochówku. Znaczy blisko miejsca, gdzie spalają ciała, robi ceremonię. Okay, can you ask him when he start to be like Shalu Agori? When they start? Because kab kab aap chalu kilela Agori banna? Kaise saal ki umar se? Wo time mera umar 11 years. From he was 11 years. 11 years. When he start? Yeah. Okay. But how this happened? He was like really holy, or he did meditation before a lot, or how they started? Why they feel, what he feeling he want to be?
काहे मतलब तू बने चाहल है मतलब कि घर परिवार हो आपको है सबको है आपको मेरा रू है वाइफ है कुछ कोई नहीं है कोई नहीं है शादी भी नहीं हुआ है आप अपने घर से अकेले साधु बने निकले हैं नहीं मेरे घर का पूरा है ना साधु लाइन में पप्पा नहीं से हैं पूरे लोग हैं सब कोई साधना घर का झाड़पुक वाला है अच्छा मैं घर छोड़ के निकला हूँ अच्छा So his traditional job from his family. His family, like his mother, his father has job same way, but they are not agora, but they have a job. They do ceremony of against bad eye and when baby cries, okay. They make some ceremony to bring him peace and nice. So he was looking this, his family doing this all. So he want to be something more powerful. So he was meditation with his father also. With his family also. But when he meditation, then he heard about Varanasi to go here, do meditation or something. So he has been here when he was 15, 16 years old. He has been here and he feel to be stay here and meditation be agora life. Okay. Understand? So he want to be agora and he long time stay here, then he find one guru, which guru come from Tamil Nadu, from South India. And he coming all the time here, like every year he come more than 6-7 time at the festival time, come here to make ceremony. So they are always linked with this Baba. So now he have Guruji of Agori. Mm-hmm. So he really proud because he has done 3 times ceremony between Guruji. Mm-hmm. So he say is he like this. Okay. And he want to involve and he want to help with human being. If somebody has a problem, if he can solve, yeah. He want to do it. Okay. He like it, he's what he doing. His passion. Okay, and he is from here, from Varanasi? Or he's not from Varanasi. Not from Varanasi. Kahan se aaye tu? Banarsi ka hai. Nahi, Banarsi pehle. Bechu se na. He's not very far from Varanasi, but he's from Varanasi. There's a Hindu university, Bechu. He was living behind this. Oh, okay. Yeah. It's something like, you can say, 10 kilometers, 9 kilometers far from here. Okay. So he often comes at Ghat with his family also. Okay, and can you tell me about this? Because you don't have to be like Hindu if you want to be Agori, everybody, or Shadow, everybody there can be, or you have to? There is no Hindu, no Muslim, no any other caste. Anybody can be Agori Sadhu, they can be. Okay. There is no caste. No caste, yeah. No caste working in being Sadhu, any Sadhu. Okay. If Holy Sadhu, Naga Sadhu, Agori Sadhu, any Sadhu if you want, even the lowest caste. Okay, everybody. Lots of people really stage with a family and with a life. They have, since born, they have no good life and they have always had a problem in family, financial problem or something else, understand. So those people also leave whole family, everything. Mm-hmm. He want to be a Sadhu. So okay. He can be Sadhu any, whatever he choose, understand. Okay. It is go to him. Because every day, everybody cannot choose Agori Sadhu. Because Agora Sadhu ceremony is really powerful. Yes. If you do something wrong, you instantly die. Mm-hmm. Yeah. Okay. So you have to be careful when you are Sadhu. Make your clean body, all bad thoughts away, understand? No love, no give pain anyone, and no love with anyone. Mm-hmm. Then you can be Agori Sadhu, understand? Okay. Yeah. यहीं पर रुकिए यहीं पर Until here now. Mm-hmm. It's a hair also. Oh. Until now. So he keep here first to dry.
When it's all dry, well, then they clean and they bring their usage to ceremony. When Guruji coming, the Guruji, his guru coming when here, they make ceremony here. You see, like this same, I show you there. Same. So same place. And here ceremony, they put body around here and there. Okej, okay. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie robią tę ceremonię. And it's very hard to bring body from river sometime. So they put this coffin, they carry this coffin with the boat. Mm-hmm. When they see body flowing, they catch those body, keep inside, carry up. Like this they bring, if somebody see, people think they do something, kill or someone do. So they bring in coffin. Się powiedział, że troszeczkę jest bardzo świeża, że nie jest stara. And everybody work for him. Okay. Who can be guru? Like who really old and who has lots of maturity of this agora, you know. Okay. One day he will be guru? Yeah, one day. Okay. Maybe not, maybe yes. Oh, not like everybody of Agora will be guru one day? Everybody cannot guru. Okay, you have to be like super holy or... Yeah, super holy, super very, like a very straight way your ceremony, time to time, everything. Mm-hmm. You don't miss it anything, understand? Okay. Yeah, you do proper way everything. And he read about lot. Okay. They study also lot. You can study also about Agora. What is the Agora life? How it's come, how it start. So they study everything, then they start come to up. Okay. No, to było coś naprawdę niezwykłego zobaczyć. कहाँ पे कमरों का मक्खियाँ कौन देश में? यार असम में, असम गुवाहाटी. When you go Assam, Assam Guwahati, there is one temple. It's called temple Kamaru Kamakhya. It's got female temple. And there lots of Agori Sadhu living. There is a more Agori Sadhu place. Lots of, when you go there, you find lots of Agori Sadhu. And you find also, you know, the people like, you know, gay. Mm-hmm. The gay lady boy, like you find many there. Okay. They are all really ceremony there, and they are also Agoris, many women Agoris. Okay. When you find there, and in this temple is really magical things. You know the women get periods every month. Understand? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah. And this temple, every month people put like a red fabric, many meter. They put it down near the temple. And close the gate 3 days, and this all many fabric gets red with blood. You understand? Yes. It's a natural. Caesar God was living in this statue, and get red, and this all fabric little everybody take as a good luck to bring his home. It's come from Mother God. Okay. It's really powerful. Okay. First thing I really let you know the things I like. Because what I know, I explain you. What I don't know, yes. I don't know. Okay. So about Naga Sadhu, I don't know so much. But Naga Sadhu, they are not for public so much. Mm-hmm. But still public someone like because they are Naga Sadhu. Lots of call them Guruji also. So Naga Sadhu, they do meditation, the all power on the Linga. Mm-hmm. They can carry very heavy stone. Okay. In the Kumbh Mela, every 12 year, every 6 year, there's a Kumbh Mela in Allahabad. Big ceremony, like all the saint, big ceremony, they're coming lots of Naga. And they all showing the very power. There's a knife, big knife. Yes. They carry all like this, roll it. Okay. And they sit on it like this. Oh. And they carry big stone, put on the ground, put the ropes, and stay like this, and put here. Oh. And take them up, bring them up. They're really powerful. Okay. And they're very skinny, lot. The Nagas, they are very skinny. Okay. They are not very fat. Okay. And Naga Sadhu, they are really drunk also. Mm-hmm. Naga Sadhu, they drinking also alcohol because with ceremony he do, they put alcohol ceremony some. So they drink lot and they screaming lot. Okay. So when the Naga Sadhu group,
going to bath in river in Allahabad, there's all police protection to give this. Otherwise, can be big fight. Okay, and they never wear their clothes. Never wear. Yeah? Any clothes, like any weather, even very temperature, yeah. Cold. They never wear. But they put anything for their body? Just ash from the cremation. Ah, from the cremation. Yeah, okay. From the cremation ash, they put on the cotton, rub. Oh, yes. It's coming very soft ash, put water in mm-hmm. it. And mix, make a paste. Oh, yeah. And rub all body. Okay, rub okay. everywhere. And they put a ring always on his linga. Oh, okay. The ring. So we yes. put in the finger, they put They put here. Okay, okay, yeah. I understand. Those are nagas. But they have any mission of this? Why they? They don't have mission. They have just live agora like a naga life. They just like don't need with a woman with okay. with a family. Who need to stay with the family and everything? They want to be naga. So many naga like this come. Okay, so. And they drink only alcohol. They take any drugs as well? No drugs, alcohol and smoke ganja a lot. Oh, okay, okay. Agori, they drink alcohol agori, or smoke agori, as well? Agori drink just on the ceremony time. Okay. And it is not mean they want to be a drunk. That is the way of ceremony. Mm-hmm. They have to drink bit also between ceremony. Okay. Yeah, and they smoke also. Okay. Agori say. Okay, that's perfect. Thank you. Także o innych sadu. No, dla mnie to było niesamowicie interesujące, to co tu usłyszeliśmy, to co przeżyliśmy. Myślę, że Wam też powinno się spodobać. Także jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, napiszcie w komentarzach, co o tym uważacie. Pamiętajcie, szanujcie każdego poglądy. To, że coś się dzieje tutaj, a na przykład w Europie, w Polsce jest to czymś dziwnym, to nikt na to nie ma wpływu. Każdy ma swoją kulturę, nie oceniajmy tego. Po prostu chłońmy tą wiedzę, którą możemy dzięki temu materiałowi się dowiedzieć. I tyle. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.